Siemanko, Mateusz Popow, firma Wrapster. Chcieliście motory? Proszę bardzo. Jest z nami dzisiaj Marcin Głowacki, mistrz świata w stancie. I pokleimy dzisiaj troszkę motorki, także Marcin, jedziemy na halę. Marcin był tak uprzejmy, że udostępnił nam jedną część ze swojego projektu, który szykuje dla innego zawodnika. Dzisiaj będziemy oklejali pług torowy, tak to się profesjonalnie nazywa. Zaczniemy sobie od takiego troszkę prostszego elementu, ale najpierw chciałem poruszyć w ogóle temat, czy i ile motorów w ogóle my kleimy. Problem jest w tym, że z motorami jest bardzo dużo pracy, jest mega ciężko wycenić taką usługę, bo tych elementów nie zawsze jest taka sama ilość. Motory mają bardzo dużo przetłoczeń, co się wiąże z tym, że musimy robić nieraz no, z iluś nastu elementów folii jedną część karoserii. Więc tutaj no, ceny oklejenia motoru, no, nieraz jest to połowa oklejenia auta nawet, więc dlatego nie kleimy tego dużo. Z vlogiem też troszkę zwlekałem, bo po pierwsze nie mieliśmy jakichś fajnych elementów, a po drugie, no jest to tak jak powiedziałem, mega czasochłonne. Dzisiaj będę się streszczał, okleimy sobie jedną część, drugą będziemy kleili tak samo, więc nie ma co się dublować. Założymy potem element na motor i zobaczycie sobie jak to wygląda. Oczywiście w innych vlogach na pewno jeszcze poruszymy tematy baku paliwa i tak dalej, natomiast musimy znaleźć bardzo fajny element, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda i żeby można było dobrze to wytłumaczyć. Koniec gadania, biorę się do klejenia, a zaczniemy od zrobienia wklejki po prostu w tym miejscu, w którym folia nie rozciągnie nam się aż na tyle i będzie mogła nam odejść. To jest tak naprawdę dół elementu, więc wklejkę będziemy robili w tym miejscu. Niestety to przetłoczenie jest za głębokie, żeby to zrobić wtłaczając folię. Łączenie zrobimy sobie tutaj. I myślę, że tu gdzieś po fabrycznej krawędzi sobie najflesami wszystko ładnie wyznaczę. Zrobię najpierw wklejkę. Czemu tą? Ponieważ jak element będzie już zamontowany, no to tego łączenia praktycznie nie będzie widać od góry. Od początku bierzemy sobie najflesa. Kleimy po fabrycznej krawędzi. Tutaj tak naprawdę możemy sobie każdą krawędź wyznaczyć najflesem, tak żeby nie musieć ciąć nożykiem ostrzem po laminacie. Chyba że już ktoś czuje się na tyle pewny, że może sobie ciąć nożykiem tutaj. Ostatnia krawędź. Druga sprawa jest taka, że jak sobie położymy nitki, no to nie zawsze nożykiem jest nam wygodnie coś odciąć, więc tutaj najfles bardzo, bardzo się przydaje. Ok. Bierzemy kawałek folii. Słońce wyszło, więc pokleimy sobie psychodelikiem. Jak ktoś jeszcze nie zna tej folii, to ona bardzo fajnie się mieni na słońcu. Tutaj pracujemy zimną folią, tak żeby jej nie rozciągać.
lepiej. Odcinamy pierwszą nitkę i tu odrywamy folię na zewnątrz. Wyciągamy najflesa. I doklejamy raklą folię. Tutaj musicie też pamiętać o tym, które nitki kładliście pierwsze, a które ostatnie. Bo zaczynamy odcinanie folii od ostatniej nitki, którą położyliście. Jeżeli oczywiście nitki na siebie zachodzą. W przeciwnym wypadku możecie przeciąć po prostu najflesem, najflesek, który jest na nim. I wyciągamy i została nam ostra krawędź, którą sobie odetniemy nożykiem. Okay. Teraz kładziemy sobie najflesa na część główną. Ja sobie odetnę ten element tutaj po przetłoczeniu. I w tym miejscu zrobimy kąt 90 stopni, a żeby to zrobić potrzebujemy przeciąć samą tasiemkę nylonową z jednej i z drugiej strony, tak żeby nie przeciąć nitki. Obracamy najflesa o 90 stopni i doklejamy. Jeżeli mamy już zrobioną wklejkę, możemy przejść do części głównej. I tutaj poproszę Marcina, żeby jak już przyjechał, to niech troszkę nauczy się klejenia. Chodź, zapraszam Cię. Tak naprawdę pokażę Ci najprostszą czynność, czyli raklowanie płaskiej powierzchni. Najpierw sobie zarzucimy folię na ten element, ale od początku. Trzymaj. Pierwsze co musimy zrobić to ściągnąć liner, tak? Czyli ten podkład folii. No i możesz go w swoją stronę całego zdjąć. Ok. Odwróćmy folię klejem w stronę elementu. I teraz opuść troszkę. Teraz potrzebujemy rozciągnąć folię wzdłuż tego elementu, żeby nam się pochowało w takich przetłoczeniach jak to i to. Poza tym element jest delikatnie okrągły, więc rozciągnięcie wzdłuż tego elementu pomoże nam ułożyć folię na całym tym elemencie i folia nam się nie pozbiega. Ja sobie użyję tutaj takiego patentu. Przełóż sobie ręce odwrotnie. Trzymamy folię w powietrzu, ja całą podgrzeję i będziemy ją powoli rozciągali wzdłuż, a potem możesz już ściągnąć w swoją stronę, a potem nałożymy na element. I nakładamy na element. Tam masz zapas z drugiej strony? Jest. O.
Tutaj sobie możemy odciąć. Łapiesz na narożnikach, po prostu dotykając, tak żeby folia się dokleiła. Tutaj ja nabrę sobie odetnę. Ok, tak jak widzisz, no, całość rozprostowaliśmy, żeby była gładka powierzchnia, którą będziesz mógł sobie wyrakować. To jest rakla, nie wiem czy masz pierwszy raz w rękach, czy drugi. I to jest urządzenie, którym musimy po prostu wyprowadzić powietrze spod folii. Przejeżdżasz po prostu raklą po folii, przez co ona się, powietrze jest wyprowadzane i folia się dokleja do elementu. Raklę ustawiasz tak jak masz teraz, pod kątem 45 stopni. No i powoli powietrze jest wyprowadzane spod materiału. To nie masz pierwszy raz. Myślisz? Dobrze, troszkę pokleisz, to sobie resztę motoru sam okleisz. Ok, no, dojeżdżamy do przetłoczenia. Ok, tutaj zostawiliśmy trochę powietrza, więc wyprowadzamy na zewnątrz. No to laminat. Ok, to przechodzimy niżej. Teraz, jeżeli mamy taki element, to zaznaczamy sobie dookoła i wszystko poza możesz dalej wyraklować. Na zewnątrz, do krawędzi. No, co tym dobrze ci to idzie. Dobra, następne owiewki, tydzień czasu. Tak, cały będzie psychodelik. Okej, okay, tutaj już jest przetłoczenie, więc tutaj już powoli ci podziękuję za swoją część pracy, masz odwaloną. Okej, okay, teraz zajmiemy się wyprowadzeniem już przetłoczeń. Tutaj mamy łączenie plastiku tak naprawdę i pod spodem dosyć głębokie przetłoczenie. Weźmiemy sobie raklę i tutaj już będziemy działali sobie z opalarką. Tutaj jest tak naprawdę narożnik. I folię będziemy raklowali od narożnika na zewnątrz zawsze. Tak, żeby folię rozprowadzić i żeby nie robiły nam się po prostu zmarszczki. Tutaj Marcin część przetłoczenia już zrobił, więc tu jest ok. Natomiast tutaj jeszcze mamy powietrze i powoli, systematycznie wyprowadzamy powietrze do krawędzi. I tutaj mamy mocowania na śruby. Możemy sobie od razu wtłoczyć. Nagrzewamy całe i wtłaczamy najgłębsze miejsce. Możemy to zrobić na dwa razy. Jeżeli są takie ostre przetłoczenia w mocowaniach tutaj,
to można albo dorzucić sobie troszkę primera tutaj w tych w tych krawędziach ostrych, albo po prostu zrobić z dwóch elementów. Nie w każdym elemencie motocykla da się to zrobić tak, żeby wtłoczyć i żeby ta folia nie wstawała z tego. Aczkolwiek to już są bardzo ostre przetłoczenia. Można zrobić sobie na przykład próbę. Tutaj będziemy zakręcali folią, więc zrobimy sobie rozcięcie, tak żeby nam folia nie prężyła. Tutaj mamy tak naprawdę koniec. Tutaj odetniemy sobie milimetr dalej od krawędzi, żeby jeszcze troszkę folii zawinąć. Tak, żeby nam biały kolor tutaj od góry nie świecił. Ok, teraz przejdziemy sobie do naszego przetłoczenia. Ok, i w tym miejscu robimy sobie milimetrową zakładkę. I tutaj mamy materiał, którym będziemy pracowali dalej. Tutaj tak samo mamy narożnik, więc od narożnika na zewnątrz
rozprowadzamy folię. Jest tak, patrząc na górze. Ok. Tutaj tak samo milimetr od krawędzi sobie odetniemy, tak żeby jeszcze zawinąć folię do środka. To była delikatna zakładka. I tutaj wychodzimy na zewnątrz. Zawijamy folię do środka. Oczywiście jak okleimy cały element, to wszystkie przetłoczenia musimy wygrzać. I przechodzimy dalej. Takie przetłoczenie jak jest tutaj, najlepiej wtłoczyć po prostu na raz. Wgrzejemy sobie większą część, większy obszar. Jak folia już będzie troszkę ostygnie, to wtłaczamy sobie w najgłębsze miejsce. I rakulujemy to co płaskie. Ok, tą częścią się zajmiemy, jak już sobie odwrócimy element. Tutaj nam zostały jeszcze dwa przetłoczenia i odcięcie góry. Okay. Jeżeli chodzi o to małe przetłoczenie, to grzejemy całą powierzchnię i wtłaczamy najpierw narożniki. Tutaj można już powoli je rozciąć po środku. Jeżeli narożnik zrobiony, od razu rozcinamy. To się tyczy każdego narożnika. Wtedy nam folia nie pręży i nie cofa się. Ostatni. Odwróćmy sobie element.
odetnijmy sobie górę. Tutaj, gdzie jest te 90 stopni, musimy się zatrzymać, obrócić śrubkę, przytrzymać palcem i szarpnąć jeszcze raz. Wyjmujemy nitkę z jednej strony, z drugiej. Doklejamy folię rękawiczką, odcinamy. Nadmiar folii. I odwróćmy sobie element. Pozostało nam wykończyć tą górną krawędź i w sumie boczną. I została nam ostatnia krawędź. Tutaj robimy sobie po prostu zakładkę na milimetr, 2 mm, bo tą część też będziemy kleili z osobnego elementu. Ostre narożniki możemy sobie rozciąć, tak jak tutaj. I w tym miejscu też robimy małą zakładkę. Jest to niewidoczne, a przynajmniej folia nam nie będzie odchodziła. Połowę pługu mamy gotową. W sumie to możemy założyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało na motorze. Marcin, zapraszam Ciebie. Jeżeli podobało Wam się wideo, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a w komentarzu napiszcie, na jaki kolor Wy byście okleili swój motor. Wbijajcie do Marcina na Instagrama i Facebooka, który Wam się wyświetli tutaj poniżej, a także będzie w opisie. I widzimy się w kolejnym vlogu. Siemanko! Mogę Ci nogą podtrzymać. Nie. To się ty, kurwa, twoja mama była.